Sezon zaczęliśmy 30 października. W bardzo przyjaznych okolicznościach przyrody, bo było 17 stopni, woda była 12,7 stopnia. Także te, zawsze początek sezonu jest takie na miękko wchodzenie w ten, w to właśnie w te, w te wychodzenie ze strefy komfortu. Także było, było bardzo miłość, sympatycznie i co tydzień jest coraz zimniej i już potem woda spadła do 10 stopni do 4 stopni kolejny tydzień następne morsowanie już było już przy temperaturze poniżej 4 stopni woda 1,2 stopnia tydzień temu, 40 stopnia woda, a dzisiaj, zaraz będziemy pewnie mierzyli tą temperaturę, jest bliska zeru, ponieważ, e, ponieważ już jest Zalew Zegrzyński zamarznięty. Także co tydzień nowe wyzwanie, zawsze takie morsowanie. To jest wyzwanie dla wszystkich tych, którzy tutaj uczestniczą. Jest przeprowadzona rozgrzewka. Najpierw jest Rozgrzewka taka na lądzie, która jest poprzedzona każdym morsowaniem. Potem przy muzyczce też ćwiczymy wszyscy razem. No i razem wchodzimy oczywiście każdy indywidualnie, ile każdy może tolerować tą, tą strefę wychodzenia z, tego, z tej strefy komfortu, te, te, tego zimna. Niektórzy, 2-3 minutki, niektórzy, trochę dłużej, nawet do 10 minut. Także każdy indywidualnie będzie mógł spróbować wyjść z tej strefy komfortu przy tym, przy tym morsowaniu. Także serdecznie zapraszamy co, co niedzielę na molo przy Niepor w Nieporęcie. Zawsze tutaj morsujemy. Także grupa Winter Swimmersów, która jest powołana przez Michała które, który dzisiaj aktualnie jest na Mistrzostwach Polski Masters w pływaniu. E, będzie do końca sezonu zimowego tutaj morsowała. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Także co, co niedziela 12.30. Co tydzień jest mniej więcej 40 osób. 40-50 osób to jest taka grupa można powiedzieć już stałych naszych y, Fanów tej aktywności fizycznej, także myślę, że ta grupa się zwiększa. Co tydzień jest coraz więcej, także zobaczymy, ilu będzie dzisiaj uczestników. Ja myślę, że najbardziej optymalnie morsowanie to jest takie jeszcze, kiedy jest nieskuty akwen wodny, tylko jest właśnie ta woda zimna, tak jak było tydzień temu 40 stopnia. Ale wtedy było naprawdę bardzo zimno, jeszcze odczuwalna temperatura była jeszcze bardziej odczuwalna właśnie in minus, ponieważ był duży wiatr. A dzisiaj jest skuta lodem powierzchnia tutaj wody, ale jest zdecydowanie lepiej, bo nie ma takiego wiatru, także jest bezwiecznie. No, ale wtedy jest mniejszy, trzeba wyrąbać przerębel. Ten przerębel jest mniejszy i wtedy jest jakby utrudnione też wejście do tej wody. Także warunki najbardziej optymalne były, myślę, że takie ekstremalne, ale optymalne dla takiej dużej grupy. Tydzień temu, także to było tak naprawdę fantastycznie wtedy doświadczyć tego, tego zimna z, z taką dużą ilością. 44 osoby wtedy były, a dzisiaj myślę, że, że, że może być troszeczkę mniej i będziemy pewnie wchodzili na raty, bo, bo tutaj jest ta powierzchnia wody, te lustro wody jest zdecydowanie mniejsze niż, mówię, niż było tydzień temu.